Hej, hej, moi kochani, witam was bardzo serdecznie, tutaj Hanta i kolejny odcineczek z gry Life is Strange. Tak, i teraz Chloe nam zaproponowała, żebyśmy się udali do jej groty. Znaczy tak powiedziała w sumie o tym, jak ty masz dziecko na imię, Boże Święty, Max! Dobra, Max. Okay, co my tu mamy? Halloween Bazaar, okej. Good lord. Talk about apocalyptic. Pan Estates, co to niby jest? Prescott Development zaprasza do zamieszkania w tutejszych lasach, luksusowe domy na każdą kieszeń. Las, ocean, latarnia morska już wkrótce zmieni twoje życie. Aha, ładnie, dobra. Idziemy Chloe, możemy z nią okay, pogadać. Okay, Supergirl, let's go to my secret place. Dobra. Don't even answer. We have places to go and come on, before mom starts some more shit, let's bail. It's Kate Marsh from Blackwell. Big what? Odbierz. You don't call me once in 5 years and now you're all over some biatch you see every day at school? I see how you roll. So go ahead, chat up Kate Marsh from Blackwell. I've got other people to hang out with too. O Boże, nie, ja chcę to odebrać, to jest istotne. Hey Kate, what's up? Please, don't let your best friend get in the way. You okay? I promise, Kate. I won't forget. Pamiętajcie, że... I swear. Just do your homework and don't stress. Mm-hmm. I really don't think we should go into this right now. I'll call you later, okay? Mm. Pamiętajcie, że Kate powiedzieliśmy thanks, finalnie. Max. If you'd rather chill with Kate, please. Chloe, no błagam. I'm chilling with you, okay? For now. Let's rock. Boże święty. Kate powiedzieliśmy, żeby nie szła na policję. Troszkę ona się na nas wkurzyła, ale... Jak widzicie... Sucks that Chloe and Joyce got into an argument. Aha, teraz jeszcze zdążyły pokłócić, jak dzwoniłem. Boże święty. Okej, okay, a ty jesteś kto? To nie jest ten facet, który z tego kampera tamten, ten teges? Może on jest tym zabójcą? Triple porwał Rachel, bo właśnie na nas się gapił. Kate powiedzieliśmy, żeby nie szła na policję, no tak jak mówię, wkurzyła się, ale jednak do nas zadzwoniła i jednak potrzebuje naszej pomocy, czyli jednak nie jest aż tak zła na nas. Myślę, że to póki co jest dobry motyw, żeby faktycznie nie... Keep up. How many times are you going to get pissed at me this week? That depends on you and how well you do in this phase of the test. Welcome to American Rust, my home away from hell. American Rust, super. It suits you. Max, do you know how awesome this is? I get my best friend back and she's also super sized. We don't know for how long. Exactly why it's time to have fun. Podoba mi się voice acting Chloe, bo... A czy do Max też pasuje, David tylko... David might be a douche, but you did steal his gun. Is everybody armed in Arcadia Bay now? Only the ones who shouldn't be. Like Step Dildo. Until now. I'm not in the revolution yet, Che. You are the revolution, Max. Che Guevara. So we should figure out how to best use and abuse your power with a test. Boże święty. Drink? Yuck. You are so cute. You haven't changed a bit. Okay, let's do this. Can you find 5 bottles while I prep the shooting range? Beer and guns? Nice combo. A później wrócimy twoim samochodem, tak? Go find us 5 bottles, pretty please. Dobra, to idziemy szukać butelek. To, ten fragment akurat widziałem, szczerze wam powiem, u T-Volta, jak on to nagrywał. Kurwa, teraz pomyślałem tak, dobra, no to przecież to będzie łatwe, włączę wiedźmiński zmysł i... nie ta gra. Dobra, musimy szukać butelek. Mam jedno! Nie, no nie, ta, ona tam piwo ma. Co my tu mamy? Łuski jakieś? Those shells look fresh. A, one są z shotguna akurat. Ze strzelby w sensie, a nie z... A nie z pistoletu. Więc przypuszczam, że to nie... A nie mogą być takie butelki po jakichś tych chemikaliach, nie? Znaczy tych chemikaliach, w sensie to jakieś... te... Jakiś kret to jest albo coś takiego, nie? No, a piłkę mamy jakąś. The Bigfoots were here. A to Bigfoots to są jakieś jacyś ten? Że tam ci? Ci co grają w piłkę to już są ten? Mają duże stopy? Niech będzie. I could use this board as a bridge. Doesn't look too heavy. No dobra, no to przesuńmy w sumie, tylko nie wiem gdzie i po co, ale... Way heavier than I thought. Ugh.
Aż się przypominają czasy... A, tam jest buteleczka. Aż się przypomina The Last of Us. Gdzieśmy tymi dyskami non stop cały czas coś musieli podkładać sobie, żeby gdzieś wejść, przejść i tak dalej. Cool. At least not everything is broken around here. No, to mamy jedną butelkę po piwie. Hello, bottle number one. Four more to go. Four more to go. A czy powiem tak, jedyne co widziałem właśnie z tej gry Life is Strange, to jest właśnie moment, odcinek właśnie T-Volta, znaczy nie w całości, tylko tak przewijałem, ale właśnie i on był nawet w tym wysypisku. I właściwie chyba zaczął w podobnym miejscu co ja, nie, on już zaczął chyba na wysypisku, jakoś tak. It actually feels like Chloe and I are kids again. We're hiding out and plotting our future. Despite all the chaos and bullshit, I feel so giddy hanging out with her again. So happy. Like we've both gone back in time. Dobra, tyle chyba już. To jest fajne, bo ja tutaj kontroluję, kiedy ja chcę wstać, a kiedy nie chcę wstać, tak? To jest dobra, kurde, gra przygodowa, a nie jakieś, kurwa... O, ciapongi jadą, a nie jakieś... Strail Tail Games. Strzykawki, czpuny tu schodzą, widzę. So disturbing to see old syringes on the ground. Ale to jest dziwne, że pięć w jednym miejscu, znaczy co zawsze w jednym miejscu ten, weź sobie... All this rusted metal makes me feel serene. Am I morbid or just goth? Nope, I don't want to go there. No tak, dobra, dobra. Tu nie chcemy iść. Fajnie, od razu zawróciło kamera w drugą stronę. Nie, nie, tam nie idziesz. No, to są tory. Może za tory nie będziemy wchodzić. Thanks for the tip. Eat shit and leave. Okej. Okay. Samochody. Nie wygląda to najlepiej. Mam wrażenie, że to spadnie zaraz. Ale mam za to butelkę. I tak. Only three bottles left. Takie ding ding, nie? Dosłownie dwie struny pociągnięte na tym. I'm sure this is a popular party pit. Na gitarze. Żeby nie powiedzieć, że. Spokojnie, co się. I better rewind right now. Dobrze. Nie bój się aż tak. Lurz, dobra, co tam Warren? Czekajcie, nie, za szybko, a wiesz, że lubię... Czekajcie, to jest... Cała wiadomość? A, teraz. Ale kurczę, tu jest więcej ten, wiadomości. Których nie czytaliśmy. Co tam Max? Teraz nie mam czasu, pogadamy później. Czy doktor Graham jest w domu? Mam poważne naukowe pytanie. To przysługują wizyty domowe. Jak tam tatku robi poważną minę naukowca? Co wiesz na temat względności? Aha, to jest to, co wcześniej... Znaczy, co nam te filmy podesłał. Czyli teraz jestem doktor Who, a może to doktor Brown. Oczywiście tutaj chodzi o doktor Who z serialu doktor Who i doktor Brown z Powrotu do Przyszłości. Na jakie zajęcia? Nigdy nie miałem jakiejś fajnej pracy domowej z przyrody, a na tym się akurat znam. Wytłumaczę ci później, jak mi pomożesz, zupełnie jak... Jak mi pomożesz, zupełnie jak czas. Moje teksty są nieskończone, no i mam darmowe wiadomości. Okej, okay, dlatego tak piszę. Przygotuję ci listę najważniejszych książek i stron filmów. Tak. Wiesz, lubię science fiction, pomyśl o tym. Okej, okay, wal do mnie śmiało, jak będziesz mieć pytania, będę w tardzie szykować swojego Deloriana. Spoko. Widzę, że te dwa akurat serial i film strasznie uwielbiam. Poszalejmy sobie. Newberg jest 100 kilosów stąd, więc powinniśmy wyjechać o 5. Ja prowadzę. Zabiście, pojedziemy twoją nową bryką. Musimy się zaopatrzyć przed kinem. Może najpierw coś zjemy. Czy coś tam. W każdym razie szał. Za późno. Bo ja chyba nie... Aha, bo nie odpisałem. Zapatrzeć przed kinem. Nie rozumiem. Z tym za późno i tak dalej, ale spoko. Te numery zastrzeżone mnie wkurzają. A czy ten jeden w ogóle nam gość powiedział, że on jest tym ojcem. Debil. Pokażę to na policji i będą mieli. Dobra. Nope, I don't want to go tu też nie chcę iść, no kurczę, no.
A gdzieś, gdzie chcesz iść, jest takie miejsce? Chyba pociąg gdzieś słyszałem, hamujący. Dobra, tu jest jeszcze jedna buteleczka. Three down, two more to go. Talk about finding a bottle in a haystack. Może w tym wraku coś być. I wonder if Chloe thinks about her father when she looks at all these smashed up cars. A, kurde. To się przynajmniej dowiedzieliśmy, co się stało z tym. Co się stało z jej ojcem, że miał wypadek samochodowy. Wiewiórka! Miał wypadek samochodowy w takim razie. Anarchia, widzę. Wow, sir. That looks exactly like the same doe from my tornado vision. Ale widzicie, jak ona tak się tego zmieni? Tak jakby nie była prawdziwa. The doe is the perfect photo op. Dobra. Zrobimy jej zdjęcie, a później się okaże, że jej tak naprawdę nie ma. No dawaj, zdjęciuj. Widzicie? Okaże się, że jej nie ma. Zobacz zdjęcie, zobacz zdjęcie. No, tu pata. Dynamic range. Ha! Widzicie na zdjęciu? Czekajcie, jak da się to otworzyć. Czekajcie, bo mi tutaj osiągnięcie. Nie, nie da się. Ale widzicie, tutaj koło 142 jest zdjęcie tej łani. Gdzie jest łania? Nie ma. Mówiłem, ona jest nierzeczywista. Pociąg słyszę. O, na pniaku możemy usiąść. Znaczy, pod pniakiem. It's so quiet and primordial out here. I always feel like the forest is whispering to me. Kupia cipa. Like Arcadia Bay is trying to tell me something. Nie powiedziała, co tam szepcze. I just have to figure out the message. Dobra, to tyle z zrozumienia lasu. Idźmy dalej. Bo jeszcze dwie butelki nam zostały. Znaczy nie, no warto przysiąść i wiecie, jak jest taka opcja, bo posłuchać właśnie. Chociażby głupie to. Kliknąłem na wrak i już się dowiedziałem, co się stało z ojcem Chloe. A przecież nie wiedzieliśmy. Znaczy, na początku się tylko dowiedzieliśmy, że go nie ma, tak? Że prawdopodobnie nie żyje, skoro ta wyszła drugi raz za mąż. Ale też nie mogliśmy tego wiedzieć. Dopiero tutaj w barze tak naprawdę dowiedzieliśmy się, że faktycznie nie żyje. A teraz się dowiadujemy, co się stało, że miał wypadek. Kawałek koszulki. This was an old school punk shirt. No, była. Była, ale już nie ma. Tu nie widzę nic więcej. Także, żeby nie było, bo mówiłem, że oglądałem ten odcinek UT Volta, znaczy tylko widziałem fragmenty, więc nie wiem, gdzie te butelki są. Widziałem, że tam przy tym wraku, co tam na wprost nas, że tam się obsunie to coś, to to akurat wiedziałem. Maybe in an old refrigerator. I wonder how many generations of fashion went through that washing machine. Więc widziałem tylko, że tam jest butelka i że to coś spadnie, ale że sunie ten. Jezu, jak się nazywa to? No to this is the scariest thing here. No, tylko szkoda, że nie mogę. This is the scariest thing here. Aha, dosyć malutkie, kurde. Że tak powiem. No, ciapąk. Bęben! O, właśnie, bęben. To na co się nawija kabel, to jest bęben. I wonder who owned that and where they are now. O, jest butelka. Look what we have here. A cute little bottle for the taking. Zbije się. Stupid bottle. Coś musimy tu położyć w takim razie. A, możemy przesunąć tam skrzynkę. Teraz weźmy sobie. Jej! Jeszcze na jednej nodze tylko tam weszła. Tak zgrabnie, tak. Wdzięcznie. Czy coś tutaj możemy. Kate! No znowu. Max, wybacz, że zawracam ci głowę prośbą o radę. Pewnie nie powinnam nic robić, tylko pozwolić całemu światu rozkoszować się moim filmikiem. Kate, nie o to mi chodziło. Chcę, żebyś uważała. Chyba za późno, ale dzięki, że dobrałaś rano mój telefon. Potrzebowałem przyjaciela i ty przybyłaś. Jestem po twojej stronie. Pogadamy później. I buziaczki innym wysłała. Okej, możemy zrobić zdjęcie autobusowi. A, ma to 142 na sobie. No właśnie, to zrobimy zdjęcie. Kurczę, żebym wiedział w pierwszym epizodzie, że tak można. Trzeba szukać tych zdjęć, a nie, że tam tylko takie oczywistości są.
No, bo tu już, no bo mówię, w pierwszym epizodzie mam, kurde, 2 na 10, no to słabo. No teraz już mam 1, 2, 3, 4, 5, 6. No, tego jednego pewnie z baglem już nie zrobię, ale jeszcze 3... A, zdjęcie tej broni Chloe trzeba będzie zrobić pewnie? Gdzieś tam jest ta, w tyłu jest latarnia morska. Tu jakaś osoba i jeszcze zlewki są, więc przypuszczam, że będziemy, jeszcze spotkamy się z Warrenem na końcu tego epizodu. W tym jakimś labo chemicznym czy czymś. Dobra, co my mamy w takim razie? Mamy 4 butelki, jeszcze kurczę jedna. No way! I totally remember going there when I was a kid. I loved the hush puppies. No i przykro. Now the sign is just Arcadia Bay junk. I don't want to go that way. Dobra, nie chciałem wcale iść tam, no, zaszedłem za daleko, spokojnie. Dobra, jeszcze jedna buteleczka. To jest samochód Max? To jest samochód Max, dobra. Znaczy nie Max, tylko Chloe, Jezu, przepraszam. Pom 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 pom. Gdzie jest kuźwa? I have to find dirty ass bottles while you chill. Not fair. I have to prep the range, crybaby. And I've been tripping hard about where you got this rewind power. From God or the gods. So bow. We can make the world bow. Are you ready for that? Oh yes. Once I figure out exactly how my power works. A god must doth know these things. Amen. And while you build an empire, I'm there to keep you on the path of badass. And fun. Spin, rinse, and repeat. I'm just altering time and space. Oh yeah, and history. No biggie. You already altered history by saving my life, smartass. Let's see what else you can do. Właśnie that shed might have some old bottles in there. No właśnie, to jest ostatnia, ale fajnie, że ten, jeszcze zobaczmy na to. Every car has its own tale and history. Tak, ten jest przebity jakimś palem. Znaczy nie, bo ktoś tu po prostu coś włożył do niego, ale... Stara lalka też poklikamy. Oh, poor thing. They left you here all alone. I spalili ci twarz. Właśnie, zapomniałem, że... znaczy no, chciałem wejść do tej szopy. Jest tu wejście, dobra, nie zauważyłem wcześniej. Ale ostatnio właśnie gadałem... Po filmie, z którego jakąś tam recenzję dostaniecie, na którym byliśmy z Steve Waltem, właśnie gadałem i mówię, Life is Strange, to już skminiam, że tutaj wiecie, że ta burza będzie na końcu, trzeba będzie ocalić to miasteczko i że w każdym epizodzie pewnie trzeba będzie uratować Chloe, no bo w pierwszym epizodzie ją uratowaliśmy przed tym Nathanem Prescottem, a w tym epizodzie, no sorry, ale już dowiedzieliśmy filmik chyba na początku, czy na końcu poprzedniego epizodu lub na początku tego widzieliśmy, że będzie akcja na torach, trzeba będzie Chloe ratować, no i tak ja. Aczkolwiek oglądałem sobie wczoraj, słuchajcie tego, jest butelka. Oglądałem sobie film, który się nazywa Source Code, czyli Kod Nieśmiertelności. To jest właśnie akcja z pociągiem i że właściwie większość filmu się dzieje w pociągu. No, nawet dosyć ciekawy film, ale tylko kurczę, postać, jak ktoś oglądał, to kreację tego całego profesorka od tej maszyny. Jak ktoś oglądał, to będzie wiedział, o czym mówię, tak? Ten czarny profesorek. Strasznie dziwną kreację mu zrobili i mam wrażenie, że nie działa to, no ale nieważne. Dobra, bransoletka, co tam jest? Smutne CR, aha, i rozrywane są i zostawione, czyli ktoś tutaj stracił przyjaciela albo kochanka. That could have been me instead of Rachel. O, już nie ustawię się tak na miejscu Rachel, no Jezus Maria. Tej przeszłości nie zmienisz. I wonder if Chloe would ever make me a mixtape. I want to die. Jeez. Who wrote this? Jeszcze wiecie, czego mi brakuje? Możliwości odwracania tych rzeczy, żeby na przykład zobaczyć, co jest z tyłu. No ale to nie jest ten typ gry. So Rachel did go to a Vortex Club party. This flyer is dated right before she disappeared. Dlatego się tak martwię o Kate, bo myślę, że Kate może być następna. They would have gone all the way to Los Angeles for a rave. Looks fun. Schodeliczna apokalipsa. Sobota 12 sierpnia. Nie ma crew, DJ Tonio i DJ Nanal. Boże święty, jak już widzę DJ, to wiem, że to jest chujowa impreza. Dobra, buteleczka, weźmy. Voila. Now I can deliver this bottle booty to Captain Chloe.
Dobra, idziemy w takim razie do Chloe. A te bransoletki tutaj to jest przecież bransoletka Chloe i Rachel. C, C i R, nie? Chloe i Rachel, dobra. To nie wiedziałem, że to... Czy to było ich miejsce kiedyś. Dobra. Siema. Mam wszystko. Ile mi to zajęło? 20 minut. Oczywiście. Thanks, Max. No ale chcieliście eksplorować świat i klikać wszystko, co można? Proszę bardzo. Znaczy, mnie to nie przeszkadza, to jest nawet okej, tylko... To mówię, długo to zajmuje. Wait, one more for the road? Aha, to aż, aha, to będzie szósta butelka, tak? You're serious about this? We're gonna shoot all these bottles without wasting a single bullet. Max, you have to help me aim. Co, show me the way, Max. I need to see you shoot first. Kurde, aha, za ten. W prawo bardziej. Aim a bit to the right. Sir, yes, sir. Oh, yes! Did you see that shit, Max? Duh. That was so fucking cool. Now for the second bottle. Now, Max, where do I aim? You're on target. Pull the trigger. Wyżej. Aim slightly above. Right between the eyes. Ale widzicie, troszeczkę nam się zmienił ten cały wir. Now that is fun. Od cofania Let's czasu. Pump up the volume and find me another target. I want to get creative here. Więc give me something to shoot, Max. Dawaj w obręcz. Let's take out this wheel rim on your left. Taking out the wheel rim now. Wow! Zajebiste to było. Nice shooting. Rykoszetem. Now that's what I'm talking about. Satisfied? Like never. So I want one more uber cool trick shot. How about using that junker for a target now? Zderzak. Dude, I need a target before I shoot. Zbiornik. Dawaj, ej, w zbiornik. Niech wybuchnie. Nie, to nie jest gita. Nic się nie stanie. Gas tank go boom. Ni chuja. O kurwa. Jebnie zaraz. Boom! Car definitely down, but no bottle casualties. No i zaczęło to wszystko płonąć. Strzel... nie no, zderzak chyba. Put a real dent in that front bumper. Goodbye, cruel bumper. O kurwa! Shot myself! I shot myself! Back up, back up! Stupid gun! Hold on, Chloe. Ja pierdolę, wiedziałem, że będzie coś takiego. Nie, dawaj w oponę i on może spadnie na te butelki? Nie, on nie tam wisi. No dobra, dawaj w oponę. Adios, spinning wheel of death. A jednak. Oh shit. I teraz trup powinien wypaść z tego bagażnika. Ale motyw z tym, że się postrzeliła, ja pierdolę. I can't believe this is for reals. My best friend is a superhero. Now it's your turn to bust a cap. Nie. To nas wycieńcza, widzę. Max, your nose. Damn. Cię? Nie za baba. I don't feel so super. Max! A, i znam nową wizję. Więcej używamy chyba tej mocy. Tym bardziej widzę, w tą wizję lecimy. Ale kurwa. I żeby teraz tak powiedziała, ej, głupia ci, poprzestań już strzelać, bo przed chwilą strzeliłaś w bagażnik i się sama zabiłaś i żyjesz. Drugi raz ci dupę uratowałam. To już drugi raz jej ratujemy życie w tym momencie. A w tym epizodzie jeszcze raz. Bo pociąg, pamiętajcie. You freaked me out there. Do you feel any better now? A little. Thanks for helping me. Just give me a minute. Too much action for Arcadia? Maybe not enough. This is kind of fun. Scary and stupid, but fun. Let me know when you feel okay. God.
this power really messes with my head. I'm glad I feel normal again. I better go chat up Chloe. Jeszcze można coś połazić tutaj, widzę. Aha, już tu byliśmy. Byliśmy tu wszędzie. Ja rozumiem, że tu można ten, po prostu poeksplorować... O Jezu, poeksplorować... Sorry, Max. Poeksplorować sobie tutaj troszkę więcej, tylko że... Chyba już wszystko przeszliśmy, co mogliśmy i wszystko kliknęliśmy. Więc raczej z nią po prostu pogadamy, bo więcej raczej tu nic nie będzie. Look at her. Chloe can even chill out playing with a gun. Okay. Looks like you're ready to lock and load. I don't know about this. Are you afraid of getting in trouble? Oh, boo-hoo, Max is afraid. I know you can handle this. And I'm here to guide you. Make me proud, sister. No i ktoś tu jest. Hey, it's Thelma and Louise. Or is it Bonnie and Clyde? Excuse us, Frank. Oh, sorry, Chloe. Don't let me get in the way of your bonding. I heard the gunshots and the breaking glass. It's cute that you're playing with guns. Just like me at your age. We're not anything alike, man. We both need money. In fact, you need it so bad, you owe me a shitload, don't you, Chloe? Mm-hmm. Huh? You'll get your money. Don't they all say that? You know, even when they're broke and acting tough? What are you hiding there, girlie? Let me see. Where did you get that bracelet? A friend, and it's none of your goddamn business. Okay, you're my business now. That's Rachel's bracelet. Why the fuck are you wearing her bracelet? Calm yourself, all right? It was a gift. No, it wasn't. You stole that shit. Give it to me right now, asshole. You better step back before you regret it, girl. I mean it. You want me to cut you, bitch? Celuję do niego z broń. Please step back. You're kidding. Put that down. Nie chcę strzelać, ale zawsze możemy cofnąć czas przecież, nie? Come on, girlie. Shoot me. Ah, Christ. You're more like Abbott and Costello. Nice piece. I'll consider this interest on your loan. Thanks. You have until Friday to pay me, or I'll track you down with this interest. Have a good play, kids. Ale co, strzelę w niego i go zabiję, albo go postrzelę, albo coś? You really stood your ground. I freaked. I don't like guns. It'll be hard to keep Nathan off my ass. My step shit will have his other gun sealed in an electrified bunker by now. Sorry, no tak, bo to... Chloe, I've never held a gun on a human being before. Not cool. I know, Max. Really. I'm actually relieved it worked out this way instead. And there are more guns out there. Let's blow. My secret lair didn't feel secret today. At least Frank is gone. He won't fuck with us again. He just wants his money. Dobra. Żeby to cofnąć. Frank took Chloe's gun because of me. Możemy to wszystko cofnąć, zobaczyć, co się będzie działo. To była długa rozmowa. Aha, tutaj od tego dopiero. Nie. Czekajcie, bo można jej zrobić zdjęcie jeszcze. Ale i tak strzelimy. Teraz zobaczymy, co się dzieje. O, kurwa! Hilarious. Oh man. I'll remember you, kid. I'll remember you almost shot me. And you'll wish I had no memory, because I never forget. You have until Friday to pay me. Zobaczymy, co teraz Chloe powie. Don't ever pull crap like this again. It'll be the last time you do. Try bullets next time, brainiacs. Nie zabrał broni. Sorry. You are awesome. Thanks for standing up for me. Kurwa, to mi się podoba bardziej. Blow. My secret lair didn't feel secret today. At least Frank is gone. He won't fuck with us again.
He just wants his money. Aha. Jakby końcówka jest ta sama. I almost shot this guy. And now he'll be more dangerous to Chloe and me. No niby tak. Aczkolwiek wierzę trochę w to, co Chloe mówi, że wiesz, że on generalnie swojej kasy będzie nam groził. Why did Frank have Rachel's bracelet? No właśnie. We need to talk about this later, but I better follow Chloe now. Najpierw to ja chcę zdjęcie zrobić jej. Także poczekajcie jeszcze chwilkę. Yep. I możemy zrobić jej najpierw zdjęcie. No właśnie. Ej, ale na początku nie miałem tego. Aaa, już wiem o co chodzi. Wiem o co chodzi. Wiem już o co chodzi. Patrzcie, w jakiej pozie ona jest w tym momencie. Celuję z broni, a z tyłu widać latarnię morską, tak? I mogłem jej zrobić zdjęcie. Natomiast ja wcześniej podszedłem do niej z tej strony i dlatego nie dało się zrobić zdjęcia, bo dopiero tutaj ma to sens względem tych zdjęć, one są. Tak? O, teraz widać, nie? Bo jest ta latarnia morska z tyłu i ona była na tym obrazeczku. O to chodzi, że trzeba się odpowiednio ustawić. To z tym autobusem było tak samo. Dobra, chyba zrobimy tak, że ten... Wolę, żeby ten Frank był dla nas pseudo zagrożeniem. Może on się okazać, że on tak naprawdę jest tym mega zagrożeniem. Że, nie wiem, on jest jakimś tym mordercą z Vana. I to on, nie wiem, zabił Rachel albo, nie wiem, więzi ją albo chuj wie co. No w każdym razie zróbmy tak, że strzelimy do niego. Oczywiście no, nie strzelimy, ale ona nam będzie mega ufać wtedy, tak? Więc na tym mi zależy, więc tak zrobimy. Jep. Jep. I strzel. I już wiemy, co się stanie. Fajnie, że to można przewinąć, a nie trzeba całego obładywać. Okej, słuchajcie. Tak zakończymy sobie odcinek. Taką decyzję żeśmy podjęli. I żeby nie było, przepatrzyłem każdą opcję, zdecydowałem się na jedną. No, także mam nadzieję, że mniej więcej o to wam chodzi. Żeby tak mniej więcej wyglądały te odcinki, a nie tylko przejście po prostu fabuły bez sprawdzania czegokolwiek, bo można tą grę przejść, tylko że będzie to, znaczy będzie to dwa razy krócej, no ale z drugiej strony mało się dowiemy. Okej, to tyle w tym odcinku, dzięki za oglądanie, trzymajcie się, bye bye.